Jak skutecznie namawiać młodzież do uprawiania sportu? Zapewne nie jest to proste zadanie. Wszystko jednak zależy od tego, czy znajdzie się odpowiedni trener. Arek Żaczek od roku prowadzi dziecięcą sekcję judo przy WKS Śląsk. Dzieci przychodzą na zajęcia 6 razy w tygodniu. Dyscyplina powoduje to, że dzieci przychodzą na treningi. Specyficznie je traktuję, tak z tego co zauważyłem, tak bardzo na równo, co powoduje, że dzieci są w jakiś tam sposób chyba bardziej dowartościowane. Zdaniem Arka judo daje dzieciom najwięcej ogólnorozwojowych możliwości. W poniedziałek dzieci mają typowy trening szybkości, we wtorek jest to trening siły, w środę są walki, w czwartek są gry i zabawy dla dzieci, w piątek są walki, w sobotę jest wytrzymałość biegowa i oprócz tego jest również randori, czyli walki w parterze i w stójce. Nie chcę, aby dzieci tak bardzo szybko wdrażały się w ten sport, tylko tak bardzo powoli, żeby w drodze właśnie selekcji zostały w klubie te dzieci, które no, będą najlepsze. Żeby dzieci przychodziły na treningi regularnie, trzeba mieć do nich specjalne podejście. Co to znaczy być dobrym trenerem? No to chyba najważniejsze mieć kontakt z dziećmi, to znaczy nie patrzeć na wynik, lecz patrzeć na to, żeby dzieci jak najlepiej bawiły się na treningu, żeby trenowały, przychodziły na treningi. Każdy trening jest jak dobry scenariusz. Ma wstęp, czyli rozgrzewkę, w pewnym momencie zwalnia. Dzieci odprężają się i ćwiczą oddechy. Moment zwrotny akcji to walki. Na koniec treningu Żaczek wypłaca najbardziej niesfornym dzieciom swoim czarnym pasem klapsy. Wie, że to niepedagogiczne. Wywodzi się to ze starej japońskiej tradycji i budzi respekt wobec mistrza. W momencie, kiedy rodzic przychodzi po dziecko, pytam się każdego z rodziców, czy mogę dziecko bić pasem. I nie spotkałem się z tym, żeby rodzice zabraniali mi tego. Judo przywędrowało do Europy z Japonii. Każdy ruch, każdy rzut ma tutaj swoją japońską nazwę. Często zawodnicy i trenerzy zaczynają się fascynować tym odległym krajem, jego filozofią i kulturą. Jest to niemożliwe trenować judo i nie znać nazw japońskich, ale nigdy Japonia mnie nie fascynowała. Zawsze uważałem, że europejskie judo jest dużo, dużo lepsze. Arek Żaczek 19 lat temu rozpoczął swoją przygodę z judo. Jest bardzo pogodny, akceptuje także innych takimi, jacy są. Cały dzień spędzam na tej macie. Sam trenuję, prowadzę dużo grup dzieci. Pracuję w szkole jeszcze, oprócz tego również prowadzę judo. Przychodzę tutaj wieczorem już po tych zajęciach i sam trenuję. Także jest to kompletnie zdominowane przez judo moje życie. Arek Żaczek cierpliwie szuka wśród swoich podopiecznych nowych talentów. Jutro w Super Ekspresie TV. Co słychać u najpiękniejszych?